Cześć, siemanko, witajcie w pierwszym odcinku z Farming Center 22. W dzisiejszym odcinku, jak widać, flet na osadzie. No i jedziemy kosić sobie trawę. Ostatni raz na łąkę jadę kosić. Tą łąkę oczywiście. Bo to łąka, jak wiecie, idzie pod likwidację. Albo i nie wiecie. Co jest, czemu kosiarka nie działa? A bo on się chyba do końca wtedy nie rozłożyła, dlatego nie mogłem jej złożyć. Ale dobra, już wszystko działa. 22 na godzinę, więc to będzie szybka robota. Będzie szybciutka robota, więc nie ma lipy. Co to jest? Czy mi się przewidziało, czy co? Że taka osoba do mnie dzwoniła. Nie no, jak mam tą 14, to tą 12 muszę tutaj kupić sobie jak najszybciej, żeby to już połączyć. Żeby mieć tutaj fajne, duże pole już. Duże pole jak duże pole, ale tutaj łąka jest likwidowana, więc dobra wiadomość dla jego. Bo ja miałem tak z 15 minut szybciej nagrać, nie? Wtedy odcinek. Jakbym zaczął 15 minut szybciej, to bym miał już to dawno. Bym miał dużo lepiej. No ale dobra, no jest 18. Nie? Ja to zdążę jeszcze dzisiaj wrzucić. Nagrać i wrzucić. Nie? No i tak sobie mogę w sumie jechać w kabinie, nie? No, pojedziemy sobie realnie w kabinie, żeby nie było. Oczywiście seria flet na osadzie. Odcinek 59. No dzisiaj, no właśnie, bo nie powiedziałem co w odcinku. Dzisiaj koszę tą łąkę ostatni raz. No a w kolejnym odcinku chyba zajmiemy się przewracaniem, czyli zbieraniem tym wszystkim. Bo w dzisiejszym odcinku jeszcze nawozy sobie zrobię. No i jakiś tam mały siew. Mały siew nawozów jeszcze. I tak to będzie wyglądać mniej więcej dzisiejszy odcinek. Tutaj łąka jest likwidowana, ponieważ nie potrzebuję już jej. Jest za mała, to raz. A dwa, że potrzebuję więcej łąki, większej. A dwa albo trzy, zależy jak to woli. To już trochę sobie tutaj pokosiłem tą łąkę. No, ze 3 sezony była, nie? Tak mi się wydaje, że 3 sezony. Chyba coś takiego było. Bo dość tak w miarę, bo jeszcze ją na pewno raz ją case'em kosiłem, to wiem. Raz ją chyba 10-14 kosiłem. Znaczy 10-4, bo ja nie miałem 10-14, tylko 10-4. No i znaczy na raz Ursusem i teraz Jindirem. Klienci jeszcze raz przypadkiem czym? Deczwarem nie kosiłem, ale chyba jeszcze nie miałem deczwara okazji przetasować takie szarce, więc chyba nie. Na pewno John Deere'em raz kosiłem. Na pewno John Deere'em kosiłem, to wiem. Na pewno na tej łące ostatni raz kostki robiłem. Na ostatnich sianokosach. To pamiętam. Na pierwszej miniaturka była. Do tyłu i do przodu. Ktoś tak nie bardzo do przodu poszedł ten relas. No i poszli szybkie i wściekłe. I tak to sobie idzie, nie? Nie powiem, że nie, ale dość fajnie idzie. Nie ma lipy. Tragedii też nie ma. Fajnie idzie, 22 na godzinę, no to się zapierdziela z kosiarką. Równa łąka, to można ripać. Czego fajnie, żeby było mieć tutaj pole.
Kiedyś na początku serii to Bizony go się, jak pamiętacie. Właśnie, kurde, już jest środa 5 czerwca, a jak tak patrzę na tą rozwój tej serii, to tak... No nie wiem, czy uda mi się do końca roku ją skończyć. Chyba nie. Ale myślę, że na wiosnę 2025 już na pewno. Uda mi się zrobić tę serię do końca. W sumie jest jeszcze, jest jeszcze tu pół do kupienia, nie? Więc jeszcze jest tutaj co robić. Jest co robić tutaj. No macie, no jest tutaj jeszcze co do kupowania. W sumie same te wielkie pole zostały jeszcze do kupienia. Znaczy, no mały też parę jeszcze jest do kupienia, jakby nie było mi. Ale wiadomo, o co chodzi. Tutaj na flecie przyjąłem strategię taką trochę inną. Taką bardziej... bardziej taką odcinkową. Czyli tak bardziej na odcinku i więcej robić. Mówię, od przyszłego sezonu chyba wprowadzą godzinne odcinki, tyle. Że każdy odcinek będzie godzinny i to wtedy dopiero będzie robota szła. No bo jak ja teraz będę, zobaczycie, jak ja to skoszę, potem przejadę się chwilę z nawozem na te trzy pola, to też trochę zejdzie. Na trzy czy dwa? Trzy rzepaku chyba mam. No trzy pola rzepaku. Więc zanim ja to nawiozę, to też trochę czasu zejdzie. Żeby od kudo wyjść. O! Trochę troszeczkę zeszłem z kursu z tego co widziałem. Za bardzo pod ten podjechałem. Ale to nie jest. No i elegancko. 3000. 3 metry kosiarka to robota robi. W sumie jak trochę dalej odjechałem, to widzę, że nawet lepiej to wyszło, bo wtedy idealnie kosiarką całą dobierałem, docinałem. Ale no dobra, fajnie tej. Tutaj tak, tak, tak i tak. No i ładnie, skoszony. Gender może tu stać, bo ja nie potrzebuję go dzisiaj. Już. Z tego co pamiętam, to... nawóz na 20... 24 metry właśnie. Ale ta kubotka ci chodzi. Chyba dawno nie jeździłem. Stwierdziłem sobie, że zrobię nawóz na rzepak. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć nawóz na nawóz. Nie wiem dlaczego tak. Ale chciałem tak po prostu powiedzieć. Wiem, że ten rozsiewacz może nie powala. Bo ma tylko 800 kilo, no ale... No ale to był w sumie rozsiewacz pod siątkę, pod 60 jeszcze, więc... Nie ukrywajmy, ale... Robotę robi. Ja nawóz na rzepak to zawsze coś innego na odcinku. Zawsze jakiś tam dodatek mały. No kurde, nie wiem, czy wsiądę do tego do ćwara. No wsiądę, nie? Jedno pole na pewno zasieje. Zależy jak będzie szedł ten się, bo ja w kudo rozwijam, czyli za 18 minut. Więc to jedno pole, co mam zaczęte, to na pewno będzie zasiane. Tyle jestem w stanie wam obiecać. Ale jak cichutko w tej kubocie, nie? Bo w tym genderze to jednak to dość głośno było. Ale nawóz leży też dość konkretnie zwija stąd. Z
tego rozsyłacza. No to jest duża dawka, jest, bo to jest 360 kilo. Czy coś jeszcze na hejter rozwalone? A tutaj. Chciałem tak sobie mniej więcej GPS-a już złapać, ale i tak wiem, że muszę się przesunąć jeszcze grubo do lewej. Po szybach z nawozu idzie. Nie wiem. Tutaj widzę, że na szerokość rozsiewacza ta wysepka. Więc spoko. No ogólnie to jest pierwszy nawóz po tym. Po złączeniu ból. ty kurde, będę musiał się zasypać, bo nie daję do końca tej. I tak jak mówiłem, nie dojechałem do końca. Ja mam tylko 2 tony kupione nawozu, więc będę musiał dokupić jeszcze nawóz. Na pewno będę musiał dokupić. Nie ma bata, że nie. Tutaj stoją przy prasie te 2 worki. Jak ja chcę nawoz zrobić, to ja muszę rozsiewa zmienić znowu. Już na jakieś 3000 litrów, żeby już tutaj trochę pojeździć z tym nawozem. No mówię. Ten rozsiewacz był rzadko przeze mnie używany. W sumie to tak naprawdę to jest drugi albo trzeci raz użyty. Raz na pewno 60-ką jeszcze nie mieli. Raz nim 60-ką jeździłem. Trzeci raz chyba na odcinku, bo drugi raz jeździłem case'em z tego co pamiętam. No, welcome passengers. Odbierz. Keep. Sto... Tararara. Tutaj trochę podrzucę tego nawoziku. O, już powinno być git. No i tutaj dwa przejazdy i pole zrobione będzie. Cieszy mnie to bardzo, nawet nie całe 2. Dobra, pole. No i dawaj gazu. No nie wiem, czy jechać siad, czy ten nawóz zrobić. W sumie chyba pojadę zawsze te pole. Bo nawóz to mogę sobie po odcinku zrobić. Trzynaście minut odcinka. No dzisiaj tak, widzicie, no tak po 10 minut, nawet nie całe. Po 8 minut wszystkiego. No wysypię ten nawóz do końca i tyle, i pojadę sobie na siewy. Popatrz, nawet dobrze wymierzyłem szerokość. Tutaj ogólnie na tym wole jest pół pola jest zwałowane, pół nie, bo przez moją głupotę, a razy zapominalstwo bardziej, zapomniałem tego zwałować do końca po odcinku i po prostu czas przewinąłem. Ja tak się tepam później do tego. Ja się później tepam do... Kuboty chyba, bo Kubota jeździła z wałami. I nagle takie zdziwienie przyszło. Przyszło zdziwienie, ponieważ... Rzepak zielony już.
Na dzisiejszej pszenicy. Zobaczymy, bo jak to pole zasieje i będę miał tam może z 5 minut, to jeszcze pojadę na drugie pole. A jak nie będę miał 5 minut, to nie. Chyba nawet nie wiem, jaką miniaturkę sfit. Musi tak w sumie wszystkiego po trochu, nie? Ale kolejny odcinek zrobię sobie godziny, to na pewno siana kosy sobie ogarnę do końca. To już jest 100% pewny. Siewy ogarnę sobie do końca. A wałowanie to tam może być po odcinku. Więc 60 odcinek będzie dość intensywny w robotę. Te pole też fajnie by było kupić, już tę 36. Wtedy bym tu do tego dołączył, bym miał tu fajny już kawałek. Bo już bym wtedy mógł w drugą stronę tutaj jeździć. Też już fajny kawałek by był, nie? No i potem wiadomo, 35 to kupić, to już też w ogóle kawał pola by było. Trzeba powoli rozwijać te kawałki pola, bo... No bo to nie ma to tamto. Trzeba iść serią do przodu. Serią trzeba iść do przodu i tyle. To jest akurat tak fajne te pole zrobione, że on 3 razy jest. Te długie. No i elegancko. No, na 3 razy i pięknie. W sumie jest 19 po. A ja widzę, że to dość szybko zasieje ten kawałek. No to jeszcze skoczę na to jedno pole. Tutaj na 27, bo jest najbliżej. Na 27, bo jest najbliżej. Tutaj tego Żyda... Nie będę chyba poprawił, niech tak jest. To go tam nawozem zniweluje czy coś. Niech tak sobie jest i tyle. Tutaj sobie robię poprzecznik, bo... No może dałem to od tych krzaków, to w sumie nie wiem, jakbym to miał zasiać. No dał, jakbym miał więcej czasu, to pewnie bym się pobawił. Pierw paski i wiadomo. Pierw w środku, a potem naokoło poprzecznik. Ale że ja nie mam tak zbytnio dużo czasu już. No to staram się jak najwięcej tutaj zasiać na odcinku. No i gitara. Dawaj, dawaj. Nie przestawaj. Tutaj już w sumie mogłem prosto jechać. Tak sobie teraz pomyślałem, jak już tutaj przejechałem, że mogłem sobie prosto jechać. I bym nie musiał tego poprzeczniaka już tu robić, no ale... Już pojechałem tak, no to... No to co? Ile on to będzie robił? 3 godziny. Tutaj zrobię tak, że wjadę do sąsiada na pole. Jeden koło drugiego przejazd. No i tym trzecim tu na dół zaciągnę na dół, będzie zasiane pole. No i będzie 0,65 zasiane. Dawaj. Jakbym tu po granicy pola przejechał? W sumie można byłoby tak zrobić, nie? Żebym tu po granicy pola przejechał i tyle. Bolek ty diable. No widzicie, dzięki temu, że przejechałem tu po granicy pola, które będzie za niedługo moje, jak będzie mnie stać. No już jestem na polu, nie?
Teraz ta. Jedziemy ta. Takie coś. Coś takiego. Taki pod lekkim skosem. Żeby jechać sobie i tyle. Także później niepotrzebnie tego takie badziemy tutaj, żeby nie wchodziło. Tutaj prościutko. No i elegancko. Tutaj sobie zrobię zaraz poprzecznik od tych krzakorów. I tutaj w sumie wyjadę. Potem przejadę drugim kółkiem, tak? Tak jak, jakoś to naokoło sobie powoli zasieję. Niech będzie git. FPS-ów, a nie 59 minut. A FPS-ów mam 64 teraz w tym momencie miałem. Oczywiście się w nich szybciej podniosę, jak ktoś nie widział. No bo tu już jest w sumie sens zostawić poprzeczniego. Teraz to nawet trochę za szybko opuściłem. Ale to się da. Aha, widzę, że tutaj to tak... Cały czas na 420 na siebie idzie. Ale tam na początku była chyba lepsza ziemia trochę to... To tam było 300 chyba 40, coś takiego. I tam przez chwilę coś widziałem tylko. Także dajemy tak. Tutaj drugi poprzecznik, żeby był. Ładnie obsiany. Tu pod drzewka. I jedziemy tędy. W sumie tu w ostatnim odcinku walczyłem z wronami na tym polu. Tak sobie teraz przypominam. Bo ja przed odcinkiem ściągałem ten zestaw tutaj z tego pola. Czyli do ćwara z wronami. No ja nie będę też sobie przedłużał zbytnio. Bo chciałbym jeszcze wymożę sobie dzisiaj nagrać. Albo wymożę, albo sobie nagram tego. Albo sobie nagram wymożę. Albo Elengrada. W sumie na Elengradzie też timelapse. Na Encriku też timelapse, więc mam takie w sumie luźne serie dzisiaj. Mogę sobie wybierać nie. Ale w sumie może najbardziej by mi się przydała. Dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymaj się jeszcze krótko. Cześć i papa. No taki 24 minuty odcinka. Czemu nie? Dość spoko, nawet roboty zrobiłem, więc na razie cześć, papa.